Cześć, dzisiaj film z uprawy porzeczek. Porzeczki, niezależnie od tego, czy są to białe, czarne czy czerwone, muszą być koniecznie przycinane, żeby dobrze owocowały. I dlatego warto powiedzieć sobie o kilku ważnych kwestiach. Przede wszystkim termin. Porzeczki możemy ciąć w dwóch terminach, albo po zbiorach owoców, albo bardzo wczesną wiosną. Jeśli chodzi o ten termin wiosenny, to trzeba zwrócić uwagę na taką rzecz, żeby nie spóźnić się z tym cięciem, ponieważ porzeczki bardzo nie lubią, kiedy tniemy je w momencie, kiedy ruszy już wegetacja. Pąki już będą się rozwijać, bo wtedy później porzeczki słabo owocują, gubią później kwiaty, nie zawiązują ich i jest z tego więcej szkody niż pożytku. Tutaj znajdujemy się koło porzeczki czerwonej i porzeczki czerwone owocują na nieco innych pędach niż porzeczki czarne. Dlatego, że czerwone i białe, bo białe to są po prostu, to jest podobna grupa jak czerwone, tylko one nie mają czerwonego barwnika, ale morfologicznie są podobnie zbudowane. I u porzeczek czerwonych najwięcej owoców pojawia się na krótkopędach. Takie krótkie pędy, które powstają na pędach starszych. W przeciwieństwie do porzeczek czarnych, które pąki kwiatowe mają na pędach jednorocznych. Dlatego tutaj staramy się, aby więcej tych młodych pędów zostało. Usuwamy w pierwszej kolejności pędy, które gdzieś się pokładają na inne pędy, krzyżują i nadmiernie zagęszczają nam krzewy oraz pędy, które pokładają się na ziemi. Takich nie chcemy, będą nam utrudniać pielęgnację. One są też bardziej podatne na choroby. Warto też usuwać pędy w jakiś sposób uszkodzone i chore. I jeszcze jedna kwestia, na chwilę wrócę do porzeczki czarnej. Powinniśmy wycinać te pędy starsze, czyli takie jak ten. Wyższe, grubsze, które już mają po te 3-4 lata. Po to, żeby motywować roślinę, żeby wytwarzała więcej takich pędów jednorocznych, które u porzeczki czarnej najobficiej owocują. A u porzeczki czerwonej, która owocuje na pędach starszych, warto co jakiś czas zrobić takie odmładzanie, czyli usunąć te najstarsze pędy, starsze niż powiedzmy 4-letnie, aby wyrastały pędy młode, które będą je zastępować i owocowanie będzie obfitsze, a całe krzewy będą młodsze i w lepszej formie. Mam tych porzeczek dosyć sporo, około 50 roślin różnych odmian i jutro je będę przycinał. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia w kolejnych filmach.